No i tym sposobem wszystkie bluesy Kalarusy na ten rok zostały rozdane. Przed nami wielki finał, przed finałem wielkie zdjęcie. Szerszych skątów trzeba to robić. Zapraszam wszystkich laureatów, wszystkich zdobywców naszej nagród na scenę. Tak, delegacja Suwa w komplecie, proszę tu, bo słyszałem ten głos. iGirls, kto tu jeszcze był? Andrzej, Blues Alive. No i muzycy, proszę na scenę, robię sobie pamiątkowe, jak to robię. A Ela? Co? A Ela? Ojej, Ela, o tobie zapomniałem, bój. No. Jeszcze jedna nagroda. Ale to jaka? O, ja dałem plan. No, bo to jest tak dobrze. Osobowość bluesowa roku. Tak. Dziękuję, Krzysiu. Osoba, bez której blues w Białymstoku właściwie nie wiem, zapewne by istniał, ale jak by wyglądał? Pewno nie tak, jak wyglądał. Podlasie bluesem stoi, to nie jest hasło reklamowe, to jest fakt. Dziś już nagrodę odbierają miasto Suwałki, a za chwilę nagrodę bluesa Kalarusa ostatniego wręczę Eli Puczyńskiej, najlepszemu z duchów białostockiej jesieni z bluesem, najstarszego festiwalu w Polsce. Przychodzę do jesieni z bluesem. Gratuluję się w roku 1985. Elżbieta Puczyńska, bluesowa co po wodzie roku. Dziękuję uprzejmie. Już się obawiałam, że... Że nie będzie. Że akurat ta grafika, której zawsze zazdrościłam Michałowi, Bartkowi, bo ściany chyba już są do końca wypełnione tymi grafikami. Tak więc bardzo się cieszę, że ta będzie moja taka osobista, bo Jesień z bluesem ma już swoją wisi w pokoju w Białostockim Ośrodku Kultury. I jeszcze tak siedząc analizowałam trawę, marihuanę, jak to powiedział Krzysztof. I tak pomyślałam, marihuana, zioło, trawa, żubrówka, Puszcza Białowieska, Podlasie, Białystok, Jesień z bluesem. Jeszcze raz dziękuję bardzo osobom głosującym. Dziękuję, dziękuję. I cóż, pozostało mi zaprosić Państwa do Białego Stoku na jesień z bluesem, ostatni weekend listopada, Andrzejki. Powracamy znowu do Puszczy i tak dalej. Tak więc dziękuję bardzo. Czy ja, Andrzej, mogę coś zarobić? Możesz. Chciałabym zaprosić Michała Kielaka. No nie, no. Tak wszyscy zapraszali i... Michał Kielak jest. Dobry wieczór. To mogłabym się pozatańczyć przy takiej osobie. To już zostańcie. Ty też. Tak więc jeszcze raz dziękuję uprzejmie osobom oddającym głos. Dziękuję. Ale to już będzie... Krzysiu, czy jeszcze kogoś mamy? Jesień z bluesem to festiwal, który miał pierwszą edycję w 1978 roku. Jest to najstarszy festiwal bluesowy w Polsce. Miał kilka lat przerwy, bo były trudne czasy w ogóle w Polsce, ale od 1996 roku już jest nieprzerwanie.
i cieszy się coraz większą popularnością, coraz więcej osób przyjeżdża do nas i cieszymy się. Jest to festiwal w listopadzie, więc też inny już ma charakter, nie wiosenny, nie plenerowy, a jest w sali zamkniętej, ale również bardzo gorąco zapraszamy Was do Białegostoku. Którzy interpreci, muzykanci u Was wystąpili? Oczywiście prezentujemy polski blues również, to co jest najlepsze, młode zespoły. Mamy też zespoły działające w Białymstoku, bo trzeba pamiętać, że w Białymstoku grał, żył i pracował Rysiek Skiba-Skibiński, świetny muzyk, harmonikarz, którego już od nas, z nami nie ma od wielu, wielu lat. Ale wczoraj na koncercie też usłyszeliśmy jeden utwór poświęcony dla Skiby, Skazany na bluesa. To utwór, który został specjalnie napisany przez Ryśka Riedla, właśnie dla Ryśka Skibińskiego. A kto u nas wystąpił? Jak wspomniałam, muzycy z Polski, ale też i z zagranicy, między innymi i z Węgier, i ze Słowacji, ale również i ze Stanów Zjednoczonych, Sugar Ray Rayford, Antonio Gariachi, ojejku, Steve Grasse, mnóstwo, naprawdę mnóstwo zespołów, które teraz mi akurat wyleciało z głowy. Dobra, to już teraz zdjęcie na pewno. Ela, ty już czekaj. To proszę wszyscy laboratorzy raz jeszcze. To już na pewno będzie zdjęcie. Patrzymy wszyscy w kierunku obiektywów. Jeszcze nie? Jeszcze raz, jeszcze? No dobra, teraz już możemy, tak? Jeszcze, jeszcze, już! Przyszło roku. Widownie, proszę. I za chwilę finał.
No tak, zgadzam się. Dziękuję Państwu za uwagę. Podziękujcie jeszcze wszystkim, którzy ten koncert stworzyli, oprócz tych, którzy byli na scenie. Ekipa od nagłośnienia, od świateł, od kuga, tego wyścigu pasownego. Ja chciałam tego podziękowania Zosi, mam dzieci za scenariusz, realizację, składanie tego wszystkiego w jedną całość. No i wszelki ciwanie na sprawę realizacji. Dobrej nocy, chociaż przemawiamy na pewno jeszcze w trakcie, gdzie właśnie zaczyna swój ostatni koncert pod tą nazwą Macaron and the Children of the Children of the Corn. A jutro w południe brunch. Brunch. Dziękuję.